Ten dzień dla Awy Aitlahti będzie dość niezwykły. W Centrum Szczepień w Helsinkach 10-latka bierze udział w kolejnym etapie badań na rzecz zakończenia pandemii koronawirusa. Musimy się więcej dowiedzieć o tej szczepionce, aby dzieci również mogły się zaszczepić. Musimy wiedzieć, że jest ona bezpieczna. W badaniu biorą udział setki fińskich dzieci, takich jak Awa. Ich wiek nie przekracza 12 lat. Celem testów jest sprawdzenie, czy szczepionka przeciw COVID-19 wywołuje skutki uboczne i jak radzi sobie z nimi młody układ odpornościowy. Około 1/3 uczestników badania otrzymuje placebo. Podczas gdy niektórzy rodzice nadal wahają się, czy zaszczepić swoje dzieci, matka Awy jest przekonana, że to jedyny sposób na wyjście z pandemii. Ważne jest, aby szczepionka została przetestowana na dzieciach. One także muszą mieć możliwość obrony przed wirusem. Ufam fińskim władzom. Nie przeprowadzałyby testów na dzieciach, gdyby nie miały wystarczająco dużo informacji na temat bezpieczeństwa szczepionki. Dla tej rodziny pandemia oznaczała to, co dla wielu innych. Rodzice pracowali w domu, a dzieci walczyły z nudą. Nie mogłam już tak często spotykać się z przyjaciółmi ani widywać z dziadkami. Pandemia nauczyła mnie być bardziej cierpliwą. Nauczyłam się, że czasami nie mogę robić tego, co chcę, lub że muszę poczekać, aż sytuacja się poprawi. Finlandia jest jednym z kilku krajów testujących szczepionkę BioNTech wśród najmłodszych, także niemowląt powyżej 6 miesiąca. Naukowcy mają nadzieję, że pomoże to zapobiec przypadkom ciężkiego przebiegu choroby u dzieci. U około 4% chorujących pojawiły się objawy tzw. długiego COVID-a. Pytanie brzmi, czy szczepienie dzieci przyczyniłoby się do zwiększenia odporności populacyjnej? Czy faktycznie musimy je szczepić? Przyjmując optymalną sytuację, że szczepimy wszystkich, możemy uzyskać taki efekt. Wirus przestaje krążyć i nie pojawiają się już jego nowe warianty. Tak, widzę wyraźne korzyści wynikające z takiego rozwiązania. Awa liczy, że wkrótce życie wróci do normy. Ma jednak apel do wszystkich. Ludzie powinni często myć ręce i zachowywać bezpieczną odległość i wszyscy muszą się zaszczepić. Dziewczynka dopiero za 6 miesięcy dowie się, czy w ramach badań otrzymała prawdziwą szczepionkę, czy tylko placebo.